Witam, kochani, was wszystkich. Fajnie, że jesteśmy w najlepszym miejscu. Tam, gdzie jest Bóg, tam, gdzie Jego obecność, tam, gdzie Duch Święty, tam, gdzie Jego Słowo jest głoszone, tam, gdzie nasz Pan jest wychwalany, uwielbiany w różnej formie. Jest to najlepsze miejsce, najbardziej błogosławione i najbardziej cenne. Dzisiejsze kazanie, Kościół według Biblii. Niby zwykły temat, niby prosty, niby dla wielu ludzi niewiele znaczący, ale jest głębszy, jak naszą wyobraźnią sięgamy. I wyobraźmy sobie, że właśnie dzisiaj przed każdym człowiekiem postawiono niby te zwykłe pytanie. Czym jest Kościół? I wierzę, że większość przeciętnych ludzi zdecydowanie by odpowiedziało, Kościół to budynek, na którym widoczny jest krzyż. Czasami z przodu, czasami u góry. Taką lub podobną odpowiedź byśmy usłyszeli. I to od różnych ludzi, wierzących i niewierzących. Inni mogliby powiedzieć, Kościół to budynek, który został poświęcony dla Boga. A jeszcze inni mogliby coś dodać i powiedzieć, że jest to budynek poświęcony dla zgromadzających się w nim ludzi w celu oddawania chwały Bogu. I teraz zechciejmy bliżej się przyjrzeć, czym jest Kościół? I pozwolę sobie dzisiaj odczytać wiele mniej z Pisma Świętego i postaram się to zrobić dość w szybkim czasie, bez głębszego rozważania i rozdrabniania myśli zawartych w tych słowach, wierząc, że są i będą zrozumiane dla nas wszystkich. I wierzę, że te biblijne fragmenty pomogą nam popatrzeć na Kościół z perspektywy Biblii i dadzą nam jaśniejsze i szersze zrozumienie tego tematu. Z Biblii dowiadujemy się, że Izrael, wędrując po pustyni, w pewnym czasie usłyszał polecenie Boga. I to polecenie brzmiało: zbudujcie dom świętości poświęcony Bożemu imieniowi. Takimi słowami Bóg przemówił do męża Bożego, Mojżesza, dając polecenie Izraelowi. I czytamy o tym w księdze Exodus, czyli druga księga Mojżeszowa. I 25 rozdział, 8 i 9 werset. I wystawią mi świątynię, Bóg mówi, abym zamieszkał pośród nich, dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonacie. Po przygotowaniu potrzebnego materiału na pustkowiu Mojżesz nadzorował budowę przybytku oraz wykonanie wszystkich jego naczyń zgodnie ze wzorem otrzymanym od Boga. Nie według tego, jak on chciał, czy jaką miał wyobraźnię, ale według tego, jaką Bóg miał wyobraźnię i przekazał to, aby Mojżesz zrozumiał i aby w taki sposób wykonał to, co Bóg jemu powiedział. I w pracach tych przewodzili Besalel i Oholiab, których zdolności pomnożył Święty Duch Boży, bo im trzeba było tego rodzaju zdolności podczas tej budowy. Dzięki czemu wszystko zrobione dokładnie tak, jak Bóg nakazał Mojżeszowi. Z powodu wędrówki po pustyni ten przybytek był tak zbudowany, że mógł być rozbierany i na nowo składany. I wielokrotnie to miało miejsce. Gdy analizujemy przebieg
wydarzeń w historii Izraela dowiadujemy się, że po odebraniu Jubezejczykom Jerozolimy Dawid wykonał w mieście sporo prac budowlanych. Zaczął budować niektóre budynki i między innymi również dla siebie. Postawił sobie wspaniały dom, ale pragnął zbudować świątynię Bożą. Jego serce było przepełnione wielkim pragnieniem ku temu, aby to uczynić dla Boga, z miłości do Boga, aby w taki sposób uwielbić i oddać chwałę Bogu. Niestety, nie było to dane Dawidowi, pomimo, że pragnął. Natomiast dane było Dawidowi, aby pouczył swego syna w sprawie budowy świątyni dla Boga. I uczynił to bardzo roztropnie i mądrze. Powiedział do syna, i czytamy o tym w pierwszej księdze Kronik, 28 rozdział. Miej się na baczności, gdyż Pan ciebie wybrał, abyś zbudował mu dom na święty przybytek. Zabierz się dzielnie do dzieła. Następnie Dawid dał Salomonowi, swemu synowi, plan przedsionka i świątyni, i jej zabudowań, jej skarbców, jej komnat górnych, jej komór wewnętrznych i gmachów przebogalni i tak dalej, i tak dalej. Dla skrócenia czasu tylko bardzo krótkie fragmenty chcę czytać, aby więcej tych fragmentów abyśmy odczytali. Dawid zgromadził mnóstwo materiałów. Złoto, srebro, miedź, żelazo, belki, kamienie budowlane oraz drogocenne kamienie ozdobne. On to wszystko zgromadził, choć wiedział, że nie jest mu dane, aby pobudować świątynię. Ale on nie był obojętny. Uczynił wszystko, co było w jego możliwości. Uczynił tak, jak najlepiej potrafił. I pochodziły te różne podarunki czy dary na budowę tej świątyni zarówno od samego Dawida, jak również i od ludu, który lud składał. Hiram, król Tyru, utrzymywał z Salomonem podobne dobre stosunki jak z Dawidem, dostarczając mu materiałów, zwłaszcza drewna cedrowego i jałowcowego oraz wielu również robotników wykwalifikowanych w tej budowie. Król Hiram posłał też bardzo zdolnego rzemieślnika zajmującego się obróbką żelaza, złota, srebra, miedzi, kamieni, drewna i tkanin. I tak syn Dawida, Salomon, zaczął budować świątynię. I okazało się, że był wybitnym budowniczym, którego największym przedsięwzięciem, oprócz wielu budynków, które pobudował dla siebie i pałaców, było wzniesienie świątyni dla Boga. A plany jej budowy otrzymał w natchnieniu Dawid i te plany przekazał Salomonowi. I teraz przenieśmy się do okresu kilkanaście lat przed naszą erą i początek naszej ery. Król Herod Wielki przebudował drugą świątynię w Jerozolimie. Ponieważ część Żydów nie darzyła go zaufaniem, musiał najpierw zgromadzić materiały i potem stopniowo rozbierać starą świątynię i budować nową. I zajęło to sporo czasu. Żydzi ze względu na niechęć i nieufność do Heroda nie uznali jej za trzecią świątynię, choć wielu innych tak właśnie ją określa jako trzecią świątynię. W 30 roku naszej ery prace budowlane na terenie świątyni trwały już 46 rok. I ciągle się jeszcze przez wiele lat przedłużała ta budowa. Ale chciałbym, abyśmy na moment się zastanowili nad taką myślą. Po pierwsze, każdy budynek, mały czy duży, skromny lub okazały, kto go budował?
Kto był budowniczym tych budynków? Należy powiedzieć, że budynki z różnych materiałów, droższych lub tańszych, zbudował człowiek. Ale to nie zaprzecza, że Bóg dla tych ludzi pomagał. Bóg pomagał. Zwłaszcza gdy ludzie prosili Boga o jego pomoc podczas budowy budynku poświęconego dla Boga. Ale prawdą jest, że to człowiek zbudował. A teraz posłuchajmy, co powiedział Jezus do Piotra. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję, Jezus mówi o sobie, nie mówi o Piotrze, że Jezus zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Nasz Pan oznajmił Piotrowi, że użyje Piotra do budowy Kościoła. Użyje. Ja wierzę, że również i dzisiaj Bóg używa kogo chce. Ale budowniczym będzie Jezus, nie Piotr. To Jezusa będzie Kościół, a nie Piotra, jak niektórzy dzisiaj ludzie myślą. A teraz inny opis, który mówi o wydarzeniu z życia Jezusa, w jaki sposób nasz Pan wyraził się, gdy wszedł do świątyni. Znany fragment, wierzę, dla wszystkich. Ewangelia Jana, 2 rozdział, 13 werset do 22. A gdy zbliżała się Pascha Żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał świątyni sprzedających woły i owce, i gołębie, i siedzących wesklarzy. I skręciwszy bić z powrozu, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wesklarzom, i rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego: jaki znak okażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? Jezus odpowiadając rzekł im: zbójcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił. I uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Jezus bardzo ostro odniósł się do tego, co zobaczył w miejscu poświęconym dla Boga. Jezus dzisiaj, wierzę, że w wielu miejscach, które są poświęcone dla Boga, by podobnie uczynił. Jezus skarcił handel i biznes, który miał miejsce w świątyni. Bo świątynia nie jest w tym celu i nigdy nie miała być. Powiedział do Żydów: zabierzcie to stąd. Z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Ale niektórzy z nich z twardym i zbuntowanym sercem domagali się od Jezusa dowodu wobec takiego działania. Wtedy Jezus powiedział zaskakujące słowa dla wszystkich: zbuście tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Pamiętajmy to, co powiedziałem wcześniej. Ta świątynia była rozbierana na przestrzeni lat i budowana nowa. To nie był rok. To już trwało 46 lat i jeszcze nie było końca. I teraz sobie wyobraźmy, gdy wiemy o tym, ile kosztowało czasu i wkładu, i pracy, i tak dalej, i wszystkich wysiłków, aby to zrobić, co do tej pory zrobiono w tej świątyni. I teraz Jezus mówi: zbuście tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. 46 lat i jeszcze końca nie ma. A Jezus mówi: w ciągu 3 dni ja ją odbuduję.
Słysząc te słowa, ludzie myśleli, że Jezusowi chodzi o świątynię Heroda, o kamień, o cegły, o drewno, o materiał, który był użyty w trakcie budowy tej świątyni. Dlatego podczas procesu wykorzystali je przeciw niemu, przeciwko Jezusowi. Świadkowie zeznawali wtedy, a czytamy o tym w Ewangelii Marka, myśmy słyszeli go, jak mówił, ja zburzę tę świątynię wzniesioną rękami ludzkimi, a w 3 dni zbuduję inną, wzniesioną nie rękami ludzkimi. Jezus powiedział to w odniesieniu, mając na myśli świątynię swego ciała. A oni zrozumieli kamień i drewno. 3 dnia po śmierci powstał Jezus do życia. Został wskrzeszony przez swego Ojca. I wtedy dopiero uczniowie nawet, wtedy dopiero w pełni zrozumieli, co Jezus miał na myśli i co wypowiedział, mówiąc to, zbóźcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. W liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale czytamy od 1 do 6 wersetu. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Boże Słowo mówi, że domem Bożym my jesteśmy. To słowo jest skierowane do ludzi wierzących, do ludzi odrodzonych na nowo, powołanych przez Jezusa, którzy wierzą w Jezusa, którzy przyjęli Jezusa i którzy naśladują Jego. Do tych ludzi to słowo jest skierowane. I ono mówi, że domem Bożym my jesteśmy. Biblijne znaczenie Kościoła pochodzi od greckiego słowa eklesja, które oznacza zgromadzenie. Zgromadzenie. Lub określa ludzi powołanych. W polskich przekładach Pisma Świętego, w naszej Biblii, którą mamy, słowo eklesja w zależności od kontekstu przetłumaczono jako kościół w wielu miejscach, w wielu fragmentach i również w wielu fragmentach jako zbór. Jest to ta sama myśl, to samo znaczenie i to same wyrażenie. To same słowo, ale w polskim przekładzie są użyte 2 wyrażenia. Kościół i zbór. W greckim nie ma tego. Jest jedno wyrażenie. Jest tylko eklezja. Pierwsze znaczenie słowa kościół nie dotyczyło budynku, ale ludzi. Gdy dzisiaj zapytamy ludzi, nawet i z kościołów różnych, zazwyczaj wymieniają nazwę. Jeżeli się zapytamy, z jakiego są kościoła, z jakiego jesteś kościoła, powiedzą nazwę. Często odwołują się do denominacji lub do budynku. I czytając listy apostoła Pawła do Rzymian, 16 rozdział, 5 werset, spotykamy tam taką wypowiedź apostoła Pawła. Pozdrówcie także zbór, czyli eklezja, czyli kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie zbór, który się zbiera w ich domu. A więc chodzi tutaj o ludzi, nie chodzi tutaj o miejsce.
Paweł odwołuje się do kościoła, który zbiera się w ich domu. Nie do kościoła jako budynku, ale do ciała wierzących. I greckie słowo eklezja jest używane w języku greckim bez przerwy od starożytności po dzień dzisiejszy. Ono się nie zmieniło i ono ma to samo znaczenie kiedyś i dzisiaj. I jest jedno tylko wyrażenie. Znaczy ono tyle, co zgromadzenie. Źródłem słowa eklezja był czasownik, który oznaczał zaproszenie. Wezwanie osób spośród ogółu, spośród tłumu, by utworzyły grupę albo aby zgromadziły się. Zaproszenie mogło mieć formę postulatu, prośby i apelu. Eklesja jest więc słowem powszechnie używanym w języku greckim na określenie ludzi spotykających się w jednym miejscu w określonym celu. Kościół jest ciałem Chrystusa. To nie jest cegła i to nie jest drewno. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale 22 i 23 werset czytamy: i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Ciało Kościoła tworzą wierzący, począwszy od początku, czyli od zielonych świąt, kiedy Duch Święty wstąpił, narodził się Kościół. I ten okres trwa i trwać będzie aż do czasu zabrania Kościoła z ziemi, czyli w niebowzięcie Kościoła. Ciało Chrystusa posiada dwie cechy: Kościół uniwersalny i Kościół lokalny. Kościół uniwersalny jest Kościołem, który składa się z ludzi mających osobistą relację z Jezusem Chrystusem. To oni są włączeni do tego Kościoła. Gdy przyjęli Jezusa jako swojego Pana, który jest głową Kościoła. W liście do Koryntian czytamy, w pierwszym liście, 12 rozdział, 13 werset: albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wielu, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało. Tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu, a więc w jednym duchu, w duchu Chrystusowym, w duchu Bożym, wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czyli czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Jest tutaj myśl, która ukazuje Kościół uniwersalny. Widzimy, że każdy, kto biblijnie wierzy, jest częścią ciała Jezusa Chrystusa. Prawdziwy Kościół Boży nie mieści się w jakimś szczególnym miejscu i nie obejmuje tylko jakiejś szczególnej denominacji. Uniwersalny Kościół Boga to ci wszyscy, którzy otrzymali zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Boże Słowo mówi w liście do Efezjan w drugim rozdziale, 6 werset i 18 do 22. I wraz z Nim, czyli z Jezusem, wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Jezusie Chrystusie. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Z powyższych fragmentów Pisma Świętego wynika, że chodzi nie o zgromadzenie w jakimś konkretnym miejscu na ziemi, ale o zgromadzenie w znaczeniu duchowym. Wierzący w Chrystusa Jezusa są wyrwani z mocy ciemności i
wywołani z tego świata, zgromadzeni w Królestwie Jezusa, w jednym duchu i mający dostęp do Ojca, zbudowani na jednym fundamencie, bo nie ma dwóch, a tym fundamentem jest Chrystus, jest Boże Słowo i będący jedną budowlą. W duchowym znaczeniu eklezja trwa, trwa zawsze. Nawet jak my się rozejdziemy z tego miejsca, eklezja trwa zawsze. Ponieważ wszyscy, którzy stanowią, są wciąż zgromadzeni. Nikogo z niej nie ubywa, bo ci, którzy umierają nawet i odejdą od nas, zostawią nas na ziemi. Oni odchodzą z tego świata, ale w duchu wciąż są częścią eklezji, Kościoła Uniwersalnego. I mamy potwierdzenia w Piśmie Świętym. Każda kolejna osoba, która nawraca się dziś do Boga, zostaje włączona do eklezji, nawet jeżeli duchowni ją nie włączą do lokalnego kościoła. Każda kolejna osoba, która nawraca się szczerze do Boga, zostaje włączona do eklezji. Kto to dokonuje? Nie człowiek, sam Chrystus. Eklezja Jezusa Chrystusa w duchowym znaczeniu nie jest z tego świata, choć fizycznie jest na tym świecie. Każdy będący w eklezji jest pielgrzymem na tej ziemi. Każdy jeden. A nasz kierunek, nasza droga prowadzi do nowego Jeruzalem. Lokalny kościół jest również opisany w niektórych miejscach. Oto przykład. List do Galatów, 1:1-2. Paweł apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. I wszyscy bracia, którzy są ze mną do zborów Galacji. Do zborów Galacji. A więc jest tutaj mowa o kościele lokalnym, nie uniwersalnym. Kościół o jakiejkolwiek nazwie nie jest kościołem uniwersalnym, ale jest raczej kościołem lokalnym. Kościół uniwersalny, tak jak już wspomniałem, składa się z tych, którzy uwierzyli, że Chrystus jest Zbawicielem. Członkowie Kościoła Uniwersalnego powinni szukać społeczności i zbudowania w lokalnym kościele i tam wzrastać i być częścią. Podsumowując, kościół nie jest budynkiem lub jakąś konkretną denominacją czy nazwą. Według Biblii kościół to ciało Chrystusa, a Chrystus jest głową. Ci wszyscy, którzy uwierzyli w zbawienie przez Jezusa Chrystusa, członkowie uniwersalnego kościoła, czyli ciała Chrystusa, umieszczeni są w lokalnych kościołach. A kto ich umieszcza? Kto ich tam przyprowadza? Duch Święty. Kościół to przede wszystkim Jezus Chrystus i skupieni wokół Niego ludzie, którzy zaufali Słowu Boga i w Nim złożyli swą ufność. Kościół to grupa ludzi, którzy mimo swej odmienności, różnorodności doświadczeń, różnego wieku i statusu społecznego wytwarzają wspólnotę chrześcijan, funkcjonując w jedności na podobieństwo rodziny, bo są Bożą rodziną, jedną Bożą rodziną. Ludzi w tego typu społeczności nie łączy religia lub organizacja przynależność kościelna, lecz łączy osoba Pana Jezusa, który dzisiaj tak samo jak w czasach ówczesnego chrześcijaństwa potrafi zmienić życie ludzkie i uczynić je innym. I Jezus to czyni. Tworząc społeczność chrześcijan, swoim życiem oddajemy chwałę Bogu. Biblia to Słowo Boże, podstawa naszego codziennego życia. Czytamy je w swoich domach,
rozważamy w naszych nabożeństwach. Zapraszamy innych ludzi, by poznali treść Bożego Słowa i samego autora Bożej Księgi. Biblia odmieniła nasze życie i dała nam nowy cel i sens na nasze życie, na nasze przeznaczenie, na nasze istnienie. Jezus jest głową Kościoła. Nie żaden duchowny, nie żaden ksiądz, pastor, biskup czy ktokolwiek. Jezus, jedynie On, jest głową Kościoła. Dlatego, że Jezus wczoraj, dzisiaj i na wieki zawsze jest ten sam. Chce zmienić każdego kierującego wzrok na Niego, by oddał za nas życie. W Kościele Jezusa powinien panować jezusowy porządek, nie ludzki. Porządek, w którym Jezus i Duch Jego, Duch Chrystusowy, przoduje i również miłość Jezusa. I tak jak czytamy w Psalmie 133, jest to bardzo fajne wyrażenie, które jest odzwierciedleniem, jaka atmosfera powinna być w Kościele Chrystusowym. Czytamy o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Nie ma nic piękniejszego, jak być w atmosferze biblijnego Kościoła. Częścią tego Kościoła jesteś ty, jestem ja, jeżeli należysz do Niego. Jeżeli należysz do Chrystusa, jeżeli Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem, jesteś częścią Kościoła. Halleluja. I dałby Bóg, abyśmy cenili tym, co Bóg nam daje, jakie daje nam możliwości, abyśmy mieli udział i możliwość i być częścią lokalnego Kościoła i budować im wspólnie i jednego dnia razem wszyscy połączeni zostaniemy w tym uniwersalnym Kościele. Ci, którzy przeszli już tam, na drugą stronę, przed nami, ci, którzy jeszcze dzisiaj żyją i którzy żyć będą po nas, o ile ten świat będzie istniał. Ci, których znaliśmy i nie znaliśmy z różnych języków, z różnych narodów. Jest jeden Kościół, za który Jezus umarł. Halleluja. I bądźmy Bogu wdzięczni. Halleluja. Niechaj Pan uwielbiony będzie. Panie, tak bardzo dziękuję Tobie, że Ty jesteś głową Kościoła, nie człowiek, bo człowiek jest tylko zmienny, omylny i często może w błąd ludzi i samego siebie wprowadzić. Ale Panie, dziękuję Tobie, że Ty jesteś głową jedyną w Twoim Kościele. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty budujesz Twój Kościół przez Ducha Świętego i używasz również posłusznych ludzi w tej budowie. Uwielbiamy Twoje święte imię i wywyższamy. Halleluja. I cieszymy się, że jesteśmy częścią tego Kościoła. I również tutaj, tego lokalnego Kościoła, za którego Ty umarłeś i którego Ty kochasz i miłujesz. W imieniu Jezusa uwielbiamy Ciebie, Ojcze. Amen. Zaśpiewamy tą pieśń, stara pieśń, która mówi i bardzo mocno wyraża myśl o Kościele. Halleluja. Czy słyszał, że Kościół jest żywy, gdzie Chrystus kapłanem jest sam, gdzie
pokój prawdziwy. I wy z miłości udziela Bóg nam. O, pójdź do kościoła żywego, o, dążaj przez wiarę i żyj. Do Boga sumienia czystego w tym domu modlitwy swej śli. Czy znany ci Kościół prawdziwy, co z ducha i z prawdy się stał, gdzie każdy się czuł.